Rewolucja naukowo-techniczna, jaka miała miejsce po II wojnie światowej w zakresie dostępu do środków masowego przekazu, zwłaszcza radia i telewizji, doprowadziła do radykalnych przekształceń obyczajowych w społeczeństwach Zachodu. Te przemiany spowodowało wejście w dorosłe życie pokolenia, które urodziło się po II wojnie i miało okazję korzystać z dobrodziejstw pokoju i dobrobytu, konsekwencją którego był szeroki dostęp do informacji oraz rozrywki, jak i do studiów wyższych. W latach 60. i 70. młodzi ludzie odrzucali system wartości rodziców oparty na poszanowaniu tradycyjnych instytucji, takich jak kościół, szkoła, uczelnia wyższe czy tradycyjne partie polityczne. Wraz ze zmianami społecznymi postępowała rewolucja obyczajowa, której przejawem była rewolucja seksualna. Jej początek zbiegł się z pojawieniem się na rynku pigułek antykoncepcyjnych, większego dostępu do aborcji czy odrzuceniu tradycyjnego postrzegania seksu jako wstydliwej sfery życia oficjalnie przypisywanej małżeństwu. Rewolucja seksualna doprowadziła do zwiększenia się liczby rozwodów, a w konsekwencji do kryzysu tradycyjnego wzorca rodziny. Jednym z symboli nowej epoki był gigantyczny wzrost popularności powstałej w latach 40. muzyki rockowej, co było możliwe dzięki upowszechnieniu się radia i telewizji. Takie zespoły jak The Beatles, The Doors czy The Rolling Stones stały się prawdziwymi ikonami muzyki współczesnej, gromadząc wokół siebie miliony fanów na całym świecie. Przykład The Beatles pokazuje, jak zmieniały się postawy i styl tego zespołu wraz z postępującymi na świecie zmianami obyczajowymi. Jego członkowie zaczynali karierę grając w garniturach z bardzo ograniczonym ruchem scenicznym, a kończyli jako hipisi, zmierzający w stronę psychodelicznego rocka, krytycznie wypowiadający się o zachodnim świecie. Kontestacja, czyli niezgadzanie się z dotychczasowymi normami życia społecznego, doprowadziło do powstania szeregu ruchów młodzieżowych, czyli subkultur. W latach 60. szczególnie popularny był ruch hipisów, określanych też mianem dzieci kwiatów. Ich bunt był skierowany przeciwko większości norm wyznawanych przez ich rodziców. Odrzucali oni konsumpcyjny tryb życia, obowiązek pracy, stosowanie przemocy czy istniejące instytucje społeczne. Ruchowi temu udało się stworzyć kontrkulturę, czyli alternatywę dla funkcjonującej w Europie zachodniej kultury. Nosili długie włosy i kolorowe ubrania, a ich znakiem był antywojenny znak pacyfa. Oryginalna hipisowska kultura stała się inspiracją dla wielu trendów w muzyce, sztuce i myśli społecznej. Z tego ruchu wywodzą się tacy muzycy jak Jimi Hendrix, Janis Joplin czy zespół Led Zeppelin. Jedną z legend stał się festiwal Woodstock, który w 1969 roku pod hasłem Pokój, Miłość i Szczęście zgromadził 400 tysięcy osób. Z ruchu hipisowskiego wywodzą się pierwsze ruchy ekologiczne, takie jak Greenpeace. W latach 70. w muzyce zaczął dominować hard rock, którego ikonami były zespoły Deep Purple oraz Black Sabbath. Zaczęły powstawać kultury kontestujące hipisów i znacznie od nich radykalniejsze w postulatach. Stały się one prekursorami punk rocka, który upowszechnił się w Wielkiej Brytanii w połowie lat 70. na fali kryzysu gospodarczego przetaczającego się przez wyspy. Wyrazem poczucia beznadziei ówczesnej młodzieży stało się sformułowanie z piosenki zespołu Sex Pistols No Future, czyli bez przyszłości. Szczytowe nasilenie buntów młodzieżowych w Europie nastąpiło pod koniec lat 60. Młodzi ludzie ulegali wpływowi ruchów anarchistycznych czy komunistycznych. Protestowali przeciwko dotychczasowym normom społecznym i kapitalizmowi. W maju 1968 roku na uniwersytetach francuskich doszło do ostrych wystąpień, do których dołączyli robotnicy. Domagano się radykalnych reform społecznych i edukacyjnych. Liczba protestujących w Paryżu przekroczyła kilkaset tysięcy osób. Wkrótce Francja pogrążyła się w kilkutygodniowym strajku powszechnym, w którym wzięło udział 10 milionów ludzi. Groźbą wprowadzenia stanu wyjątkowego prezydent de Gaulle przywrócił porządek, jednak sam podał się do dymisji. Fala podobnych protestów studenckich przetoczyła się po innych krajach Europy Zachodniej. Jej efektem była liberalizacja wartości i idei w krajach nimi ogarniętych. Idee feminizmu, pacyfizmu i wolności seksualnej stały się stałym elementem życia społecznego. Coraz popularniejsze stawały się ruchy lewicowe i ekologiczne. Zmiany wywalczone przez ruchy studenckie nie zadowalały wszystkich. Część młodzieżowych działaczy oczekiwała bardziej radykalnych zmian. Zaczęły powstawać organizacje terrorystyczne, często wspierane przez kraje bloku wschodniego. W RFN powstała frakcja Czerwonej Armii.
We Włoszech – Czerwone Brygady, we Francji – Akcja Bezpośrednia. Krwawymi zamachami i porwaniami usiłowały wymóc zmiany społeczne. W latach 80. wszystkie zostały rozbite przez siły policji i służb specjalnych. Napięcia społeczne na tle rasowym miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Zniesienie niewolnictwa nie doprowadziło do równouprawnienia ludności. W Stanach Południowych względem czarnoskórych obywateli stosowana była segregacja rasowa, przejawiająca się na przykład w fakcie istnienia osobnych miejsc w restauracjach czy środkach komunikacji publicznej. W latach 50. na czele ruchu pokojowo walczącego o prawa czarnoskórych stanął Martin Luther King. Doprowadził on do bojkotu komunikacji miejskiej i organizował ogromne demonstracje. W 1963 roku w Waszyngtonie miał miejsce historyczny marsz 200 tysięcy osób, w trakcie którego padły równie historyczne słowa „Mam marzenie”. Pod wpływem kierowanego przez Kinga ruchu w 1964 roku zniesiono segregację rasową na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a Martin Luther King otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Zginął zamordowany w 1968 roku. Ruchy społeczne początku lat 60. zachwiały tradycyjnymi wartościami. W kościele katolickim widoczny był trend odchodzenia społeczeństwa od religii. By ten ruch zatrzymać i dostosować kościół do zachodzących zmian społecznych, papież Jan XXIII w 1962 roku zwołał Sobór Watykański II. Jego efektem było m.in. wprowadzenie liturgii w języku narodowym czy rozpoczęcie dialogu z judaizmem i islamem. Nie zahamowało to jednak trendu laicyzacji społeczeństw Europy Zachodniej, czyli ograniczenia wpływu religii i duchownych na życie społeczne i polityczne.